8 lat byliśmy raczej konsumentami takiej polityki zagranicznej, która była przygotowywana przez w innych stolicach. Dzisiaj to my jesteśmy tymi, którzy tę politykę zagraniczną serwują. Warto też mówić o naszej roli w ramach w regionie, o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. V4 jest dzisiaj poważnym graczem na arenie międzynarodowej, poważnym graczem na arenie unijnej. I dobrze, dlatego że warto bardzo głośno upominać się o rozwój Europy Środkowo-Wschodniej. I rola Polski, rola Grupy V4 w budowaniu dobrego klimatu wokół rozwoju właśnie tego naszego regionu jest tutaj nie do przecenienia. Musimy też przypominać o bardzo ważnym wydarzeniu, które Polacy ocenili jako najważniejsze wydarzenie tegoroczne, czyli o Światowych Dniach Młodzieży. Przede wszystkim chcę tutaj podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się organizacyjnie w przygotowanie tego święta młodości, święta wartości, tego wielkiego wydarzenia, tego, że mogliśmy dzisiaj możemy powiedzieć, że to było wydarzenie, które nie tylko było przeprowadzone organizacyjnie, perfekcyjnie. I tutaj podziękowania należą się oczywiście przede wszystkim wszystkim służbom mundurowym, ale też możemy powiedzieć, że było to wydarzenie, które stało się ambasadorem Polski, które pokazało, że Polska jest bezpiecznym, spokojnym krajem, że jest krajem, do którego warto przyjeżdżać, że Polacy są wspaniałymi ludźmi i do dzisiaj muszę powiedzieć, że kiedy jestem za granicą, spotykam się w różnych miejscach, to właśnie jest podkreślane. Światowe Dni Młodzieży ciągle żyją i ciągle się o nich opowiada i ciągle się o nich mówi. I to jest wielki sukces tego wspaniałego wydarzenia. W ostatnich dniach warto też powiedzieć o ważnych wydarzeniach, które dzieją się właściwie w tym momencie. Decyzją rządu zostały przeznaczone środki na utworzenie polskiego wydziału na Uniwersytecie w Cambridge. W tej chwili, za chwilę zostanie sfinalizowana umowa zakupu dla Polski ważnych dzieł sztuki, między innymi Damy z Gronostajem, wielkiego dziedzictwa polskiego. To są wydarzenia, które również wpisują się w tę politykę, którą rząd realizuje, budowania właśnie tożsamości i pozycji Polski, wracania do korzeni, budowania tego wszystkiego, co tworzy nasz potencjał narodowy. Szanowni Państwo, gdybym miała podsumować ten rok tak po prostu, powiedzieć w kilku krótkich zdaniach, czym się zajmowaliśmy, co robiliśmy, to powtórzę jeszcze raz. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zajmował się sprawami Polaków, zajmował się sprawami obywateli, tym, do czego się zobowiązaliśmy. To był rok, który na pewno wpłynie bardzo znacząco na sytuację wielu polskich rodzin. W tym roku po raz pierwszy wiele polskich dzieci znalazło pod choinką w czasie świąt prezenty, upragnione prezenty. Wiele polskich rodzin mogło spędzić wspólnie wakacje, mogło po prostu na te wakacje pojechać. To był też rok, w którym wielu pracowników wreszcie zaczęło godnie zarabiać. To był rok, w którym polskie zakłady pracy, polska produkcja zaczęła w wielu miejscach być odbudowywana. I te działania, takie działanie, stawiające właśnie na polską gospodarkę, wspierające polskie rodziny, działania, które budują pozycję Polski na arenie międzynarodowej, które pokazują, że Polska jest państwem z ogromnym potencjałem, jest państwem rozwijającym się, jest państwem przede wszystkim bezpiecznym, państwem stabilnym, będziemy kontynuować również w roku przyszłym. I chcę przypomnieć na koniec jedną jeszcze sprawę. Pamiętacie Państwo być może, kiedy w ubiegłym roku, pod koniec roku był przyjmowany budżet państwa na rok 2016. Opozycja, posłowie PO, PSL-u biegali na mównicę i kreślili czarny scenariusz. Mówili, że budżet tego nie wytrzyma, że budżet jest przygotowany źle, że nie będzie pieniędzy na 500+, że nie będzie obniżenia wieku emerytalnego.
że nie będzie realizacji inwestycji. Wówczas nawet przewodniczący klubu Platformy założył się z ówczesnym ministrem finansów, z Pawłem Szałamachą, że ten budżet tego nie wytrzyma. Minister finansów Paweł Szałamacha zakład przyjął i dzisiaj jest zwycięstwo. Budżet nie tylko to wytrzymał, ale budżet jest zrealizowany w stopniu, o jakim poprzednicy nasi w ogóle nie śnili, że można tak zrealizować właśnie budżet państwa. Deficyt poniżej 50% zakładany. Ogromne wydatki przeznaczone właśnie na wspieranie rodzin, na budowanie godności i stabilizacji polskich rodzin. Projekty prospołeczne, prorodzinne, projekty inwestycyjne. To wszystko zostało zrealizowane i jeszcze dodatkowo możemy powiedzieć tak, że ponad 10 miliardów czy ponad 11 miliardów złotych ponad planowane dochody wpłynęły do budżetu państwa. I dzisiaj można zadać jedno krótkie pytanie. Gdzie były te pieniądze? Gdzie i na co przeznaczano te pieniądze w czasie, kiedy rządziło PO i PSL? Dlaczego te pieniądze, które dzisiaj my kierujemy do polskich rodzin, nie zostały wcześniej tam skierowane? Przecież budżet państwa, jak pokazaliśmy najlepiej, jest w stanie to wszystko wytrzymać, jest w stanie to wszystko pomieścić, jesteśmy w stanie to wszystko zrealizować. A więc ci, którzy dzisiaj krytykują i którzy krytykowali w grudniu 2015 roku budżet przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, program Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, obniżenie wieku emerytalnego, darmowe leki dla seniorów, którzy krytykowali to wszystko, co my zrealizowaliśmy, warto, ażeby odpowiedzieli Polakom, co robili z pieniędzmi publicznymi, co robili z pieniędzmi z budżetu państwa przez 8 lat. Dlaczego te pieniądze wcześniej nie trafiały do obywateli? Dziękuję bardzo. No to dobre pytanie, które wczoraj na konferencji zadała pani premier Beata Szydło. Pani premier ustosunkowała się także do pytania o protesty, o okupację sali sejmowej przez opozycję antydemokratyczną, bo rząd pracuje, a opozycja antydemokratyczna okupuje. To, co pan nazywa kryzysem parlamentarnym, a ja nazywam awanturą wywołaną przez grupę posłów PO i PS i Nowoczesnej. Grupę posłów, którzy zamiast pracować, zamiast wypełniać swoje obowiązki poselskie, w tej chwili zajmują się po prostu awanturnictwem. I warto tym posłom zadać właśnie pytanie, które ja postawiłam na końcu swojej wypowiedzi. Czyich interesów bronicie? Czyich interesów bronicie i w czyim imieniu w tej chwili wszczynacie te awantury? Dlatego, że wszystko, co zostało przeprowadzone i przyjęte na ostatnim posiedzeniu Sejmu, zostało przyjęte zgodnie z konstytucją i zgodnie z prawem. Jest budżet, jak powiedziałam, budżet stabilny, budżet, w którym zostały zagwarantowane środki na program prorodzinny 500+, środki na mieszkanie plus, darmowe leki dla emerytów, programy prorozwojowe. To wszystko w tym budżecie się znajduje. Jeżeli posłowie, którzy dzisiaj na sali sejmowej nie pracują dla Polaków, tylko zajmują się sami sobą, nie doceniają tego, że Polacy mogą otrzymać właśnie tak dobry budżet, to ja pytam, w czyim imieniu? W czyim imieniu próbują tę awanturę wszczynać, w czyim imieniu tę awanturę robią? Dlatego, że dzisiaj obowiązkiem każdego polityka jest przede wszystkim zająć się pracą. 11 stycznia będzie posiedzenie Sejmu i to będzie sprawdzian właśnie dla tych polityków. Czy chcą pracować dla Polaków, czy chcą realizować dobre projekty, czy chcą być uczestnikami realizacji wielkiego programu odbudowy rozwoju Polski, wspierania polskich rodzin, czy też bronią interesów kogoś. I właśnie pytanie kogo? Po to, ażeby nie dopuścić, by Polacy mogli mieć spokojne, stabilne i godne życie w Polsce. Tak komentowała wydarzenia okupacyjne w Sejmie pani premier Beata Szydło. Z nami jest pani redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu W Polityce.pl. Witam serdecznie pani redaktor, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, witam też słuchaczy. Pani redaktor, pani premier zadała pytanie, kończąc swoją konferencję wczoraj, podsumowującą także rok 2016 i pracę rządu. Jak to jest możliwe, że posłowie opozycji antydemokratycznej skakali, biegali po studiach, mówili, budżet się nie domknie, wywróci, nie wolno dawać pieniędzy Polakom w ten sposób, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. Budżet jest, są środki, które są przewidziane na przyszły rok dla Polaków. Rząd przekazuje pieniądze Polakom. No a do tej pory to było niemożliwe. Gdzie szły te pieniądze za rządów pani Kopacz, pana Tuska? No, Schetyny jeszcze nie, ale widać, że przebiera nóżkami, żeby rządzić. No wydaje się, że doskonale Platforma Obywatelska wiedziała, że pieniędzy wystarczy, jeśli nie będzie zgody na to, może by zwyczajnie kraść, bo przecież obóz prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, określone obostrzenie prawa, domykanie jakby kwestii podatkowych, prześwietlanie ich, no sprawiło, że no chociażby z uszczelnienia VAT-u trafiło do budżetu 11 czy nawet może 12 miliardów złotych i widać, że zamknięcie wszelkich procederów nieuczciwości no jakoś nasz budżet mocno stawia na nogi, więc prawdopodobnie Platforma Obywatelska no, musiała mieć tego świadomość. Wiedziała też, że obostrzenia prawne dotkną bardzo wielu grup interesów. Zresztą ostatnio mieliśmy taki dziwny proceder, kiedy PiS opowiedział się za konfiskatą rozszerzoną, która ma przejmować majątki, czy też uprawniać do tego, żeby zabrać majątek gangsterom, złodziejom, ludziom, którzy na złodziejstwie dorobili się swojego bogactwa. To akurat wtedy w bardzo dziwny sposób pani Agnieszka Pomaska i pan Borys Budka wyszli z konferencją prasową, sprzeciwiając się temu. Co prawda wywołało to także rozłam w Platformie, ponieważ Grzegorz Schetyna nie chciał się na to zgodzić, ale to pokazuje to, że na oczywistości, na sprawy, które no, powinny być ewidentne, jednak posłowie Platformy Obywatelskiej się nie chcą godzić, czyli chcą przyzwalać na nieuczciwość, jawną nieuczciwość. Tych afer za Platformy Obywatelskiej PSL-u było co niemiara, niektóre z nich może jeszcze ludzie pamiętają. Amber Gold, komisja śledcza teraz bada również i tę sprawę, no ale 11 stycznia wyznaczone jest posiedzenie Sejmu. Dzisiaj drugi z liderów opozycji antydemokratycznej, Ryszard Petru, mówi, jeżeli marszałek Marek Kuchciński 11 stycznia rozpocznie kolejne posiedzenie Sejmu, jakby nigdy nic, będziemy stanowczo protestować w różnych formach. Nie chciał powiedzieć, jakie to będą formy, no ale mówi, że jest też dogadany z Grzegorzem Schetyną. Wszystkiego nie mogę powiedzieć, ale jak pójdą na ostro, to my też pójdziemy na ostro. Mniej więcej tak można odebrać tę wypowiedź. Do czego zmierza opozycja antydemokratyczna? Grzegorz Schetyna, Pomaski, Halicy i tak dalej, i tak dalej. No i Ryszard Petru. Oni już od pewnego czasu, właściwie od samego początku, ale od pewnego czasu wyrażają to bardzo jasno, mają jeden cel, odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Oni chcą wcześniejszych wyborów, wiedzą, że nie sposób zrobić tego inaczej, jak tylko siłą. I widać, że są w tej kwestii bezwzględni, bo wszystkie ruchy podejmowane przez opozycję i te ich przybudówki niby obywatelskie, Komitet Obrony Demokracji i inne tam organizacje, które pojawiają się, są skierowane na agresywny atak rządu, na agresywny atak wszelkich działań Prawa i Sprawiedliwości, no i ma to służyć jednemu, siłowemu przejęciu władzy. Zresztą wystarczy posłuchać wypowiedzi coraz bardziej agresywnych posłów opozycji czy polityków z tych środowisk. Widać, że tam naprawdę już nie ma żadnych granic. Pan Lech Wałęsa, to wiemy, że już od dawna mówi, że czeka tylko na ten dzień, kiedy PiS-owcy będą skakać z okien. Ale ostatnio podjął to także pan Stefan Niesiołowski na tym słynnym wiecu przed Sejmem, przed tą najczarniejszą nocą,
I widać było, że ludzie bardzo celowo są zagrzewani do walki, że robi się wszystko, żeby ich rozjuszyć, żeby puściły hamulce. A co ciekawe, i wtedy właśnie pan Niesiołowski mówił o tym, żeby tutaj, że bezwzględnie, że trzeba odebrać władzę, że oni będą skakać z okien, że to będzie najwspanialszy dzień w jego życiu, kiedy wreszcie to zobaczy. Tutaj nie ma granic i to, co widzimy dzisiaj w Sejmie, ta już taka groteskowa okupacja Sejmu, ona może nas troszeczkę uspokajać, ale za tym stoi bardzo niebezpieczne zjawisko, bo naprawdę tego 11 może wydarzyć się wiele. Do czego są zdolni, widzieliśmy już w tej poprzednim proteście, w tym agresywnym ataku na polityków PiS-u, na samochody polityków wyjeżdżające nad ranem Ale takie rzeczy, pani redaktor, takie rzeczy pochwala były prezydent Rzeczypospolitej, Bronisław Komorowski. No pytanie, jak ktoś taki z taką jakąś aberracyjną wizją prawa i demokracji mógł być w ogóle prezydentem? Przecież ktoś taki nie nadaje się, z całym szacunkiem dla sołtysów, ale na sołtysa się nie nadaje, a co dopiero na prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy popiera to, że ktoś atakuje posła, kobietę, obywatela. No tak, pamiętamy ten rechot pana Komorowskiego na wiec, kiedy mówił, że czuł satysfakcję, kiedy atakowano panią poseł Krystynę Pawłowicz. To było naprawdę tak obrzydliwe, że aż ciężko uwierzyć, że to naprawdę się działo. Dlaczego taki człowiek przez tyle lat jest obecny w polityce na różnych eksponowanych stanowiskach, łącznie z prezydenckim? No właśnie dlatego, że był gwarantem utrzymania poprzedniego układu, który dzisiaj się sypie. To, że pan Marek Dukaczewski był szef WSI, że rozmaici byli wojskowi, byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, są obecni na tych wiecach, na tych spędach, przemarszach, no to jest przecież ewidentne wskazanie, jakie siły stoją za odsunięciem Prawa i Sprawiedliwości, za próbą odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy, kto te ruchy popiera. Myślę, że tutaj przed chwilą słyszeliśmy to takie roczne podsumowanie pani premier i widzimy, jak wiele grup interesów zostało naruszonych. I to są grupy małe, grupy większe, ale także te największe, bo pamiętajmy, że chodzi wcale nie o jakąś tam takie luźne hasła bardzo chwytliwe pod tytułem bronimy wolności mediów, bo jak tej wolności mediów broniono, to widzieliśmy, gdy bojówki kodowskie atakowały dziennikarzy Telewizji Polskiej. No atakowały ich wręcz fizycznie. Wcześniej widzieliśmy także, jak ABW wchodziło do różnych redakcji, jak wchodziło do internautów. Widzieliśmy te sceny. No i rzeczywiście ci obrońcy mediów, którzy powiedziałbym, no tak z buta traktowali wielką część społeczeństwa, widzów telewizji Trwam, która musiała w pokojowych protestach, w pokojowych marszach, gdzie źdźbło trawy nie zostało zdeptane, walczyć o to, co się słusznie należy w imię pluralizmu, demokracji i tych wszystkich haseł, które oni mają na ustach non-stop, że aż piana leci, a 8 lat pokazywało, jak bardzo antydemokratyczni byli, a dzisiaj ten antydemokratyzm z nich po prostu no, wylewa się jak lawa z erupcji wulkanu. Nie, no to prawda, widać już taki najwyższy stopień rozwścieczenia, w którym puszczają wszelkie hamulce, ale jeśli mówi tutaj ksiądz o tym, jak oni kiedyś rzekomo bronili demokracji, jak to w zastosowaniu wyglądało za ich rządów, to ja tu chcę przypomnieć czytelnikom, słuchaczom, przepraszam, wypowiedź pana Komorowskiego z maja 2012 roku, kiedy to Solidarność słusznie urządziła protest przed Sejmem w sprawie to był protest przeciwko ustawie podwyższającej wiek emerytalny, bo przecież pamiętajmy, jakie było poruszenie społeczne, ile podpisów zebrano przeciwko właśnie tej próbie podniesienia wieku emerytalnego.
wszystko to zmielono w Niszczarce i wtedy Solidarność zorganizowała manifestację przed Sejmem i trwała wtedy kilka godzin w ciągu dnia, pamiętajmy, blokada Sejmu, co wtedy powiedział pan Komorowski. Powiedział, że jest to rzecz nieprawdopodobnie groźna. Przekraczając prawo, organizatorzy demonstracji zablokowali jeden z istotnych elementów władzy państwa polskiego. W środku był premier, ministrowie. To jest przekroczenie normalnej, zdrowej zasady prawa do demokracji. No więc tak było w 2012 roku. Dzisiaj widzimy, że jakoś już ta piana na ustach kompletnie odebrała im zdolność do myślenia i oceny sytuacji. Podobnym przykładem jest pani premier Kopacz, która w 2014 roku, namawiając do udziału w drugiej turze wyborów, powiedziała, że państwo polskie jest demokratyczne, musimy to pokazać, musimy to udowodnić i wszyscy Polacy powinni pokazać, że władzę można przejąć tylko przy urnie wyborczej, a nie na ulicy. No dzisiaj widzimy, że ponieważ Polacy przy urnie wyborczej wybrali, no to pozostaje tylko ulica, pozostaje tylko zagranica. No i wszelkie siły sprzysięgły się w jednym celu. A widać też, że trzeba pamiętać o tym, że opozycja to naprawdę są desperaci. Oni przez cały rok nie przedstawili żadnego konstruktywnego programu, żadnej propozycji, która pomogłaby w funkcjonowaniu Polski. Nie ma po prostu nic. Może mają też, pani redaktor, jakichś mocodawców, których się boją, albo te grupy interesu mogą wskazać na przykład, że robili różnego rodzaju przekręty, to takie zwyczajne domysły, no bo taka desperacja powoduje, że chyba zagrożona jest ich skóra, może, nie wiem, wiem, że Ryszard Petru ze swoją partią stracił dotacje budżetowe, dlatego że ekonomista partii Nowoczesnej tak rozliczył, że nie rozliczył i może licząc na następne wybory chciałby te dotacje znowu, taki skok na budżet Nowoczesna chciałaby przeprowadzić, więc tutaj też pewnie gra idzie i o kasę różnego rodzaju. Ale widać, że ta desperacja jest ogromna. Ja tutaj mam między innymi wypowiedź europejskiego demokraty. Pani już go wspomniała, co oczywiście tym europejskim demokratą jest niejaki pan Stefan Niesiołowski, który poszedł do kremlowskiego portalu propagandowego i pokazywał, zdaje się w tych wypowiedziach, do czego ci europejscy demokraci jego pokroju, Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej dążą. Mianowicie mówił tak, jeśli Kaczyński posunie się do strzelania i użycia siły, co to w ogóle za teza jest? A myślę, że część całkowicie skompromitowanych polityków i tak dalej, tu ich wymienia, decyzja należy do Kaczyńskiego, jeżeli byliby zabici w Polsce, to wtedy mielibyśmy rzeczywiście nową jakość, te święta byłyby podobne do świąt z 70 roku, szczęśliwie jesteśmy po świętach. Na razie nikt nie zginął, były pobicia, policja kogoś poturbowała, potraktowała gazem, ale to są incydenty, na razie nikt nie zginął, no ciągle taka narracja i dopóki nikt nikogo nie zabije, to myślę, że ta granica nie będzie przekroczona, być może to będą smutne święta, ale po świętach nowy rok może być już radosny, dlatego że my tę walkę o wolność wygramy i dalej mówi tak, i to będzie najczarniejszy dzień, jak ja zobaczę Macierewicza, Kamińskiego, panią Pawłowicz, jak z okna będziecie wyskakiwać, z okien będziecie wyskakiwać nieukarani przestępcy. Co to w ogóle jest? Albo naprawdę powinien lekarz się zająć panem Stefanem, albo prokurator. Albo jeden i drugi. Z pewnością, to jest właśnie ta jego wizja wyskakiwania przez okien, była z taką wielką lubością, z taką nienawistną pasją wyrecytowana podczas tego wiecu, przed tą czarną nocą. Natomiast dla portalu Sputnik te wypowiedzi wykazały się już po tym fakcie, więc albo pan Niesiołowski świadomie wprowadza ludzi w błąd, albo nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale no po prostu te kłamstwa zostały opublikowane już po fakcie, bo żaden gaz nie został użyty, policja nikogo nie poturbowała. Jedyne, co policja robiła, to powstrzymywała tych bojówkarzy kodowskich, którzy rzucali się pod koła samochodu. No, stanowili już wtedy zagrożenie dla samych siebie. Inna rzecz,
pamiętamy doskonale ten filmik, na którym jeden z demonstrantów kładł się na ziemię, udawał martwego, po to, żeby uchwyciła to kamera, która potem miałaby obudować to odpowiednią narrację. Dzięki Bogu nagrała to także inna kamera i pokazała całość. Natomiast wszyscy ci manifestanci siadali na jezdni, aby uniemożliwić przejazd. To samo działo się na Wawelu, więc policjanci podnosili ich z tej jezdni i próbowali przenieść w inne miejsce. Natomiast w niektórych mediach pokazywane było to tak, jakby policjanci ich po prostu powalili masą swojego ciała na ziemię. Więc wydaje się po tych wystąpieniach i pana Niesiołowskiego i paru innych na tym wiecu, że bardzo mocno próbowano ludzi rozjuszyć, żeby ta okupacja Sejmu już pierwszej nocy była jeszcze bardziej agresywna. Zwłaszcza, że różne organizacje pozarządowe zwróciły się do Okręgowej Rady Adwokackiej, aby ta udzieliła bezpłatnej pomocy prawnej osobom zatrzymanym czy mającym zostać zatrzymanym podczas tej akcji. Czyli to jest scenariusz, który jest rozpisany, bo pamiętamy też tę debatę, która miała się odbywać 13 grudnia w Parlamencie Europejskim, odbyła się dzień później po to, żeby znowu mówić o Polsce, czyli gdyby były obrazki, które oni chcieli, gdyby były zatrzymania, były jakieś te gazy, o których mówi demokrata Stefan, no to wówczas i zagranica, i ulica, czyli ten scenariusz by się sprawdzał, no bo nieśmiertelny Andrzej Rzepliński okazał się jednak śmiertelny. No właśnie, to boli też najbardziej, bo teraz już nie ma instancji odwoławczej. Natomiast widać ewidentnie, że to jest obliczone na wywołanie wrażenia chaosu, który by pokazał za granicę, pokazałby tym wszystkim posłom w Parlamencie Europejskim, którzy już 4 razy w ubiegłym roku zajmowali się polską demokracją, że PiS nie radzi sobie ze sprawowaniem władzy w Polsce, że żyjemy w jakimś państwie totalitarnym, w którym nie wolno nam nawet oddychać. A sprawa wygląda po prostu tak, że Polska nagle przestała być kondominium. I wcześniej mówiliśmy wielokrotnie jeszcze za poprzedniej władzy o tym, jak ówczesny rząd reaguje na takie stwierdzenia PiS. Dzisiaj widzimy, jak bardzo te stwierdzenia były trafne, jak wiele interesów to naruszyło, bo inaczej nie doszłoby do aż takiej agresji, która tak naprawdę powinna postawić tych antydemokratycznych przywódców opozycji przed instytucjami prawnymi, które powinny to jasno ocenić. No przecież to, co wyprawia w tej chwili opozycja w Sejmie, ciężko to nazwać. To się nie mieści w mandacie poselskim. Była minister sportu śpiewa. Andrzej Halicki, były minister, czego on był ministrem? Cyfryzacji, tak? Zdaje się, to przepowiada prognozę pogody. No po prostu jakieś szaleństwo. Posłowie chodzą i szperają gdzieś tam lepkie ręce posłów Platformy Obywatelskiej, próbują grzebać w prywatnych rzeczach posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nitras biega z tym telefonem jak jakiś opętany, oszalały. Ryszard Wilczyński, poseł Platformy Obywatelskiej, który podczas okupacji sali sejmowej przez radykalną opozycję przyłapany został na przeglądaniu dokumentów leżących na miejscu zajmowanym przez Jarosława Kaczyńskiego, mówi tak, że sala sejmowa jest miejscem publicznym. Mając czas, rzuciłem okiem na to, co leżało publicznie na samym wierzchu. No to już po prostu w głowie się nie mieści. Trzeba uważać chyba na posła Wilczyńskiego, no bo jak zostawi ktoś z naszych słuchaczy coś w czytelni, w restauracji, w poczekalni, w szatni, u lekarza, w szkole, uwaga dzieci, jak będzie poseł Wilczyński, to może wam buchnąć coś z tornistra. No to jest jakieś kuriozum. No to naprawdę w sposób poważny narusza powagę państwa polskiego, no bo jeżeli nasi posłowie w parlamencie tak się zachowują, to świadczy to o nas niezbyt dobrze. Być może grają na to, że byli w stanie własną
opinię o samych sobie postawić na szali, żeby zbudować wrażenie tak daleko posuniętego chaosu w państwie, takiej jakiejś aberracji, żeby, nie wiem, wprowadzić jakieś odgórne rozwiązania siłowe. No nie wiem, naprawdę ciężko, to co się wymyka racjonalnemu myśleniu, to co oni robią. Ewidentnie widać, że są mocno zdesperowani. Tutaj ojciec wspomniał o Nowoczesnej bardzo słusznie, bo też o tym chyba tak zapomnieliśmy w tych różnych dyskusjach, a przecież Nowoczesna straciła subwencje, straciła dodatki z budżetu państwa, które miała dostać, dlatego że właśnie mąż pani Pichowicz, skarbnik, nie potrafił jako Nowoczesny i oświecony odpowiednio zaksięgować pieniędzy. To jest ta pani myszka agresorka, tak? Tak, to jej mąż, więc nie wiem, jak to go określić, nie urażając, ale sytuacja, jakby skutek jego działań jest dla Nowoczesnej dramatyczny, bo straciła prawie 5 milionów z budżetu państwa, a wcześniej zaciągnęła 2 miliony kredytu, którego nie potrafi spłacić. Już tam były jakieś rozmowy z bankiem o to, żeby na nowo rozpisać harmonogram rat. Także ogromne są problemy ze spłatą, pieniędzy nie ma. No więc teraz pozostaje pytanie, z jakich środków w tej chwili Nowoczesna działa. Być może jest to tak, że ktoś ją wsparł, a wspierając wyznaczył określone cele. No, tego nie wiem, natomiast wiemy, że Komitet Obrony Demokracji, wiemy, że Agora, one zostały wsparte jakimiś dofinansowaniami dodatkowymi. Agora wręcz jakoś przeorganizowała swoje udziały i nie są to środki polskie, więc widać, że... Ktoś wszedł na spotkanie samozwańczych demokratów z KOT-u, gdzie był ich lider Mateusz Kijowski, no i na pytanie, z czego się utrzymuje, bo mówi, że z KOT-u nie ma żadnych pieniędzy, no to mówi, że ze wsparcia rodziny. Facet, który nie płacił, a może dalej nie płaci za alimenty, czyli na własne dzieci, utrzymuje się ze wsparcia rodziny. Czy to jest poważne? Czy tak zachowuje się no nie tylko lider czegokolwiek, ale w ogóle mężczyzna? To też chyba warto by zadać sobie takie pytanie. Pani redaktor, ja jeszcze otrzymałem informację, że we wpisach na Facebooku, na portalu społecznościowym Demokraci przesyłają do pana ministra, wiceministra obrony narodowej Bartosza Kownackiego ciekawe, absolutnie demokratyczne i prawne, w ich mniemaniu prawa, wpisy. Mianowicie, S, synu, już niedługo przyjdziemy, ty gnido zdechniesz, czy jeszcze żyjesz? Jak rozumieć takie demokratyczne, prawne komentarze, zaczepienia? To są po prostu groźby karalne. To najgorsze jest to, że ci ludzie są do tego zachęcani przez polityków, przez parlamentarzystów obecnych, czy też przez czynnych polityków z opozycji. Skoro mównic wiecowych wygłaszane są takie hasła tak nienawistne i zachęcające do agresji, no to można się spodziewać, że tym bardziej taka agresja się wyłoni we wpisach internetowych, anonimowych. Ale to pokazuje, że jest to obliczone naprawdę na jakieś bardzo silne starcie, może nawet, no skoro pan Niesiołowski mówi Sputnikowi, że czeka, aż padną strzały i poleje się krew, to prawdopodobnie oni na to właśnie czekają, żeby pokazać, że Polska jest państwem chaosu, źle rządzonym, że władzę totalitarną należy odsunąć od władzy i może to zrobić tylko opozycja wsparta siłami zewnętrznymi. Chyba w ten sposób jest to wszystko myślane. Obawiam się, że ta desperacja opozycji zaślepiła ją na tyle mocno, że nie widzą, jakie mogą być skutki ich działań. Bo naprawdę nie jest łatwo ludzi zmanipulować, zwłaszcza gdy dysponuje się jednak dużymi siłami medialnymi, a to, co widzimy
w niektórych prywatnych telewizjach, czy co czytamy chociażby w pismach Agory, no to jest jakiś amok. Tam jest jasne nawoływanie do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy. Zresztą cały czas opozycja namawia do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy nie tylko przez obywateli, ale także przez urzędników, przez wojskowych. To się przewija na bardzo wielu płaszczyznach bez przerwy. I ta agresja będzie narastać. Tylko kto weźmie za to odpowiedzialność? No właśnie. Za chwilę dojdzie do starcia. Jak to się skończy? Bo póki co... Bo jakie rozwiązanie ma marszałek Kuchciński 11 stycznia? No ma rozwiązanie takie, albo wpuścić straż marszałkowską i po prostu rozgonić towarzystwo, bo nie pozwalają pracować. Posłowie, którzy biorą pieniądze obywateli, no urządzają cyrk w sali sejmowej. To jest jedno rozwiązanie. Albo przenieść obrady Sejmu. No ale nie wiadomo, na co oni wpadną. Ryszard Petru zachęca znowu, żeby 11 stycznia masowo przyjść pod Sejm, czyli znowu ta presja ulicy. To naprawdę ta groteska, z którą mamy dzisiaj do czynienia, ona bardzo łatwo może przekształcić się w grozę. Tak. Zwłaszcza, że to jest to ewidentne paraliżowanie państwa przez opozycję, bo nie wydaje mi się, żeby oni 11 pozwolili na spokojne, na normalne rozpoczęcie obrad. Oni cały czas twierdzą, że znajdują się w Sejmie w przerwie obrad, chociaż poprzednie posiedzenie zostało zamknięte, budżet został uchwalony i wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza słuchać tych chorych rozwiązań o tym, żeby je powtórzyć. Bo przecież jeśli zrobi się to raz, to będzie można podważyć każde inne głosowanie. Nie można zresztą wyzwolić na to, żeby siłowo wymuszać określone działania parlamentu. No przecież wszystko jest uregulowane prawnie. Skoro jesteśmy państwem prawa i państwem demokracji, to szanujmy te zasady. I to trzeba opozycji za każdym razem przypominać. Te scenariusze na 11 listopada mogą być bardzo różne. Ja się raczej spodziewam agresywnego starcia ze strony opozycji. Czy może wyjście z sali plenarnej jest rozwiązaniem, tylko czy jak długo można je stosować? No też trzeba ustabilizować sytuację, więc z jednej strony widać na razie, że Prawo i Sprawiedliwość stara się stabilizować i odpowiada na to stanowczo, ale tak dosyć łagodnie. Żadne mediacje nie odnoszą skutku. Opozycja, to jest po prostu najśmieszniejsze, że opozycja, która domaga się rozdziału państwa od kościoła, nagle obudziła się i chce mediacji kościoła. Opozycja, która tutaj mówi, że działania katolików powinny się zamknąć w kościele, a najwyżej w kruchcie kościelnej, teraz urządza wigilię w Sejmie, prawda? To pokazuje... No, ale nie wiadomo, co oni tam śpiewali, czy Bufs jak Dabud jest Słońce, czy cokolwiek, paszteciki były, także tutaj... Ta tradycyjna wigilia z Jeziorkiem. Tak, jak w tym słynnym filmie, ale pani redaktor, jeszcze może zapytam o jedno, bo swego czasu mieliśmy możliwość przeczytania takiej małej instrukcji, co musi się stać, żeby powstał Majdan. Michał Broniatowski z Forbesa, to zdaje się kapitał niemiecki z kolei. To też warto dzisiaj brać pod uwagę, jaki kapitał i z jakim kapitałem dziennik, gazeta, czasopismo, tabloid, co piszą, bo to też może chodzić o takie zaognianie emocji społecznych. Ja tylko tak pokrótce przypomnę te główne punkty, które zdaje się rozpoczęły być realizowane. Nośny społecznie powód, który zmobilizuje młodzież, bo starzy na mrozie nie wysiedzą. Tak jest napisane. Wystarczy 2-3 tysiące na noc, a później dziesiątki tysięcy na dzień. Duży plac w centrum miasta, w sąsiedztwie budynek publiczny, który można zająć i obronić, czyli okupacja właśnie. To jest niezbędne, jak piszą, ze względów logistycznych, sztabowych, centrum prasowego i toaletowych. Może to i to ja niedługo wstawiam. Chociaż nie, bo w hotelu sejmowym, zdaje się, załatwiają się ci posłowie, w łazienkach
nie manikier, tylko makijaż sobie gdzieś tam robią, bo przecież co chwilę są w studiach telewizyjnych. Początkowe drobne utarczki z milicją, powstrzymane jak dzisiaj przez posłów. Posłowie muszą być gotowi postawić własne namioty z wywieszką biuro poselskie, żeby zapewnić immunitet. No to wychodzą do tych demonstrantów. Później namioty zrobić jak obóz warowny, przenośne toalety, zapas drewna. Władza bezmyślnie i krwawo później zaatakuje nad ranem obozującą młodzież. Na drugi dzień musi być milion ludzi. Pamiętamy, jak Grzegorz Schetyna mówił o milionie, a Wałęsa mówił, że potrzebuje 2 milionów. Rada Majdanu, czyli przedstawiciele demonstrantów, liderzy zjednoczonej opozycji, muszą zorganizować fundusze na żywność, opał, wynajęcie sprzętu nagłaśniającego i zbudowanie trybuny. Tu najlepszy w funduszach jest Ryszard Petru. Oddziały samoobrony mocno pilnować, uniknąć prowokacji i tu jeszcze jedno, stała obecność artystów, a tych niestety nie brakuje na scenie, i wsparcie duchownych, i jak wiemy, co jakiś czas jest taki skrojony duchowny, który tu czy tam się pojawi po to, żeby podjudzać. Tak, to prawda. Wygląda na to, że ten scenariusz, czy też przepis na Majdan jest dosyć precyzyjnie realizowany, a cała ta notka pana redaktora Forbesa, który był zresztą obecny na Majdanie Kijowskim i stąd to jego doskonałe doświadczenie, cała ta notka wygląda jeszcze bardziej przerażająco, kiedy weźmiemy pod uwagę informację, którą ujawnił portal w Polityce 18 grudnia. Myśmy ujawnili wtedy plan no, takiego bardzo agresywnego wejścia na teren Sejmu i tego, co ma się stać, żeby ta okupacja przerodziła się już w taką, w taką jawną zdobycz, skutkowała jawną zdobyczą. I plan miał być taki, że władze Sejmu zgodziłyby się na wpuszczanie na teren Sejmu dziennikarzy czy wprowadzania ludzi z zewnątrz. Wtedy politycy opozycji wprowadziliby bojówkarzy KOD-u, a ci z kolei mogąc wejść na teren Sejmu, no, zrealizowaliby swój plan, który no, wyglądał przerażająco, łącznie z paleniem opon na terenie Sejmu i właściwie już takim siłowym wtargnięciem i siłowym początkiem przejęcia władzy. Więc, i to palenie opon chyba byłoby najbardziej delikatne, sądząc po tych wpisach na Facebooku pod adresem pana ministra Bartosza Kownackiego. Tak, i pamiętajmy, że tutaj no, wiemy, że w tych bojówkach przed Sejmem brali udział anarchiści, nie wiadomo, kto tam jeszcze zostaje zaproszony. No pewnie też nie esbecy. No więc właśnie, i to widać we wpisach, przecież też kilka razy przytaczaliśmy na naszym portalu wpisy byłych esbeków, czy też byłych mundurowych, którzy dzisiaj są działaczami KOD-u. Jeden z nich od wielu miesięcy mówi, że gdyby, że chętnie wymierzyłby kulkę panu ministrowi Macierewiczowi, że on planuje tajny, ma swój tajny plan, buduje go, niebawem ogłosi, ale kto jeszcze ma broń, kto jeszcze nie zdał broni, kto się w to włączy, to on zachęca, że to jest jego plan przeciwko Kaczorowi. No i takich wpisów jest niestety bardzo wiele. I to są jawne nawołania do nienawiści, czy też do przemocy i zbrodni. Mam nadzieję, że służby się tym zajmują i prześwietlają te działania, bo wszyscy ci ludzie, jakby sytuacja polityczna, histeria opozycji sprzyja rozbudzaniu wyobraźni różnych ludzi, również, nie wiem, niezrównoważonych albo innych, i to może być bardzo... I to może być bardzo niebezpieczne i tu prokuratura jak najbardziej, myślę, powinna się tym zająć, tylko że znowu jak wejdzie prokurator, to ta opozycja antydemokratyczna zacznie mówić, że już Kaczyński wsadza do więzienia, prawda? Więc cokolwiek by się zrobiło, to oni będą w ten sposób mówić. Gdyby marszałek Kuchciński miał grzywkę inaczej zaczesaną, to też byłby pretekst do tego, żeby okupować fotel marszałka, przejmować jego maile, grzebać tam w komputerze, aż nie ma słów na to. To prawda, ale z drugiej strony żyjemy w państwie prawa i prawo, egzekwowanie prawa nam się należy
jest naszym obowiązkiem. Poza tym naprawdę nie dajmy się steroryzować jakiejś grupie, jakiejś mniejszości. Bo jednak na tych manifestacjach KOD-u tam może się uzbiera parę tysięcy w tym ostatnim czasie, gdyby to tak policzyć. No ale to nie może być tak, że my jakiejś małej grupie tutaj oddamy przywództwo, bo władza jest wybrana jednak demokratycznie. Myślę, że ten zapowiadany marsz poparcia dla rządu pokaże, ilu Polaków jest za dobrą zmianą, czy za zmianami wprowadzanymi przez PiS, a tych zmian jest wiele, jest coraz więcej i właśnie ich boi się opozycja. Natomiast jest tak już, żeby... Oczywiście musimy być czujni, bo ta walka na pewno będzie wymagała wiele siły i może nawet bohaterstwa. Natomiast, żeby tak trochę bardziej optymistycznie spojrzeć na to wszystko, to mnie bardzo zaskoczyły badania CBOS-u ostatnie, dotyczące tego, co Polacy uważają za najważniejsze wydarzenie minionego roku. Co ciekawe, to było badanie otwarte. Nikt nie dostawał gotowych propozycji, tylko sam przedstawiał własną. No i zdecydowana większość Polaków za najważniejsze wydarzenie minionego roku uznała Światowe Dni Młodzieży, wizytę papieża Franciszka w Polsce i program 500+. Co to oznacza, że ludzie chcą stabilizacji, chcą poczucia bezpieczeństwa, a przede wszystkim chcą poczucia wspólnoty i takiej jedności, której doświadczyli w czasie tych Światowych Dni Młodzieży. Natomiast ciekawe jest to, że tylko 1% badanych wskazał na wydarzenie roku jako stworzenie Komitetu Obrony Demokracji i protesty opozycji. Tylko 1%. Więc jest to pewnie wydarzenie ważne i ta okupacja Sejmu, jaka w tej chwili ma miejsce, jest kluczowa z punktu widzenia dalszych działań i tego, że próbują sparaliżować władzę, ale pamiętajmy, to jest mniejszość. I potrzeba nam przy tym dużo roztropności i takiej czujności, żebyśmy wiedzieli, jak działać. Czyli nie dajmy się steroryzować. Większość Polaków jest normalna i chce normalnie w Polsce żyć. Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę. Dziękuję również. Bóg zawładź i dobrego 2017 roku dla pani i dla redakcji portalu w polityce.pl, którego jest pani redaktorem naczelnym. Serdecznie dziękujemy. Ja również ojcu i całej redakcji Radia Maryja oraz wszystkim słuchaczom życzę pełnego takiej Bożej siły nowego roku dla nas, dla Polski. Wszystkiego dobrego. Bóg zawładź. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pani Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl, była naszym gościem. Jest 9 minut po godzinie 14. Teraz wiadomości. Obudź się, Gospodarz, niech opadnie w Państwa mgła. Powstań z królą Polską, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna honor wiara, w sercach naszych nasz nam kara. Powstańcie z mocy, która zbywa. Obudź się, Gospodarz, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań.
Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę usuwającą bariery w prowadzeniu biznesu. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian, między innymi w regulacjach prawa pracy, finansowego czy budowlanego. Wśród najważniejszych ułatwień jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli pewności prawa oraz gwarancji ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli. Poza tym zmiany między innymi podnoszą do 2 milionów euro roczny limit przychodów netto, do którego podatnicy podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Poseł Janusz Szewczak, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podkreśla, że to dopiero początek szeroko zakrojonych zmian dla osób prowadzących firmy w Polsce. Są to jeszcze zmiany może nie tak fundamentalne, na jakie oczekują przedsiębiorcy, ale od czegoś trzeba było zacząć. Będzie ten proces ułatwień kontynuowany. A więc jest cały szereg takich całkiem realnych posunięć. No, to wszystko jednocześnie się odbywa w walce z nieuczciwą przedsiębiorczością, szarą, przestępczością zorganizowaną. No, to daje efekty i oczywiście trzeba jakoś mądrze to wypośrodkować, te ułatwienia dla przedsiębiorców, a ograniczenie działalności często przestępczej. Ale wydaje się, że to jest dopiero pewien początek. Większość przepisów ustawy podpisanej przez prezydenta wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Stanowią one element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, tzw. setki zmian dla firm. Od nowego roku wchodzi w życie ustawa o rolniczym handlu detalicznym. Umożliwi ona rolnikom sprzedaż żywności wyprodukowanej w ich gospodarstwach. Zbywanie produktów do kwoty 20 tysięcy złotych w ramach handlu detalicznego będzie nieopodatkowane. Po przekroczeniu tego limitu podatek będzie wynosił 2% od dochodu. Tadeusz Skiba z Lubelskiej Izby Rolniczej podkreślił, że nowe przepisy przyniosą korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom. Rolnicy bardzo czekali na tą ustawę, ponieważ już od dłuższego czasu były zapowiedzi, że będzie można takową sprzedaż prowadzić ze swojego gospodarstwa. Przetwarzać produkty rolne w gospodarstwie. Jest zapotrzebowanie wśród szerokiego grona konsumentów na taką żywność, gdyż jest to żywność zdrowa, która nie zawiera substancji na przykład konserwujących w dużych ilościach. Jest to żywność, która jest żywnością świeżą, krótko przechowywaną z uwagi na to, że konsument będzie mógł zakupić ją w gospodarstwie u rolnika. I stąd jest tutaj obopólna szansa i dla osób, którzy chcą to zakupić, dla konsumentów, jak również dla rolników. Zgodnie z nowymi przepisami za bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego i mieszanego będzie odpowiedzialna inspekcja weterynaryjna. Nad jakością pozostałej żywności będzie czuwać Państwowa Inspekcja Sanitarna. Trwa 39. Europejskie spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę TZ. Tegoroczne spotkanie po raz pierwszy odbywa się w mieście nad Bałtykiem, w miejscu, gdzie mieszka wielu chrześcijan prawosławnych. Dziś zostanie ogłoszone miejsce kolejnego spotkania TZ. W stolicy Łotwy zgromadziło się kilkanaście tysięcy osób z całej Europy. W spotkaniu licznie uczestniczą też Polacy, między innymi z Krakowa i Śląska Cieszyńskiego. Przede wszystkim modli się kanonami i jest bardzo dużo medytacji, bardzo dużo jest rozmyśleć nad wieloma modlitwami i są bardzo takie specyficzne. Cieszę się, że jestem teraz i chciałbym zachęcić w taki sposób, że warto jest skorzystać przede wszystkim z tego, co zostało przygotowane przez organizatorów, prawda? Program jest na przykład w parafii, są modlitwy, są potem spotkania w grupach. Naprawdę warto skorzystać z tych punktów, a przy okazji będzie czas też na przechadzkę po mieście. Swietłana z Ukrainy uczestniczy w spotkaniu TZ już po raz czwarty. To bardzo ważne spotkanie, ponieważ wszystkich łączy jeden cel, modlitwa o nadzieję i wiarę dla świata. Kiedy jadę tu, jestem inną osobą, to spotkanie mnie przemienia. Myślę o tym, co ważne dla świata i chcę przenieść płomień z Bogiem i modlitwą dla mojej rodziny, przyjaciół z Ukrainy. Ekumeniczna wspólnota TZ liczy ponad 100 braci. Pochodzą oni z około 30 krajów. Są katolikami i ewangelikami różnych kościołów. Żyją z własnej pracy i nie przyjmują darowizn. Co roku na przełomie grudnia i stycznia bracia z TZ organizują modlitewne spotkanie młodych w jednym z europejskich miast. W ubiegłym roku młodzi zebrali się w Walencji. Europejskie spotkanie młodych w Rydze potrwa do niedzieli 1 stycznia. Mimo trwającego od północy rozejmu w Syrii, w pobliżu Damaszku wybuchły starcia między grupami.
grupami rebeliantów, a siłami reżimu prezydenta Bashara al-Assada. Jak informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, syryjskie siły ostrzelały ze śmigłowców kontrolowany przez rebeliantów region leżący na północny zachód od stolicy kraju. Obserwatorium podkreśliło, że na razie nie da się stwierdzić, która ze stron rozpoczęła walki. W nocy po niecałych 2 godzinach od wejścia w życie rozejmu pojawiły się informacje o pierwszych starciach armii rządowej z rebeliantami. Według obserwatorium rozejm złamali rebelianci, natomiast rzecznik jednego z rebelianckich ugrupowań zarzucił pogwałcenie rozejmu wojskom rządowym, które, jak mówił, ostrzelały wioski w prowincji Idlib. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy Was na programy przygotowane specjalnie z myślą o Was. W telewizji Trwam Westerplatte Młodych, które dziś poprowadzimy ze stolicy Łotwy, Rygi, gdzie trwa Europejskie Spotkanie Młodych TZ. W Radiu Maryja zaś czas wzrastania na temat przeżywania świąt w rodzinnym gronie, w którym gościć będziemy wykładowców i absolwentów, a także studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pamiętajcie, Westerplatte Młodych na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15, czas wzrastania w Radiu Maryja o 21.30. Zapraszam Państwa na modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Mamy piątek, 30 grudnia, święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na okup winy. O, nie masz go już w szopce, nie masz go w żłóbku tam, więc gdzie pójdziemy, Chryste, gdzie się ukryłeś tam? Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar i hołd Ci niski oddać, to jest nasz wszystek dar. Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron, czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on. Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem, gdyś stajnią mnie pogardzi. Nie garć i sercem mym. Amen. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował, Panie, wobec wszystkich narodów. W proch powalona jest moja dusza, Panie. Przywróć mi życie według Twego słowa. Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał. Naucz mnie swoich ustaw. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda. Ze zgryzoty płacze moja dusza, podźwignij mnie, jak obiecałeś. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twojego prawa. Wybrałem drogę prawdy, pragnąc Twych wyroków. Lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem. Pobiegnę drogą Twych przykazań, gdy szeroko otworzysz me serce. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, bo postępowałem nienagannie i nie wahałem się, pokładając nadzieję w Panu. Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, zbadaj me sumienie i serce, bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi i postępuję w Twojej prawdzie. Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, ani się nie spotykam z niegodziwcami.
nie cierpię zgromadzenia złoczyńców. Żrą jak świnie. W nic nie wierzą tu w Polsce. Tutaj też dzisiaj na rondzie Waszyngtona nagrywałyśmy film Kamera Google jechała od dworca wschodniego, od tej mniejszej części dworca wschodniego, na Lubelskiej 32. I to nie tylko tam, gdzie w Caritasie. Żrą jak świnie, w nic nie wierzą, ale przecież i te msze, i te modły, i te śpiewy nic nie dały tutaj, w tej moherowej Warszawie Polski. A nic nie dały, no bo to wiadomo, że Warszawa jest moherowa, Warszawa jest religijna i wszystko na jednym wózku jedzie, całe zło na jednym wózku jedzie. Pod figurą ksiądz się modli, chłop się podli, się ludzie nienawidzą. Jezus powiedział, że po owocach poznacie ich, że dobre drzewo rodzi dobre owoce, a złe drzewo złe owoce. Takie owoce, że się mordują, zabijają. Zawsze świadkowie Jehowy, jak byli, bo już nie ma, są w Anglomeryce Białystok, mówili to.